Dane demograficzne potwierdzają, że jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, opieka senioralna, dbanie o ludzi w jesieni życia staje się kluczowym zadaniem dla samorządów. Coraz więcej w regionie powstaje domów opieki społecznej, również tych, w których seniorzy mogą spędzać czas uczestnicząc w zorganizowanych zajęciach. Najgorsza jest właśnie w tym wieku senior plus ta starość, samotność. To są słowa, które zawsze nam się negatywnie kojarzą z życiem. W związku z tym, mając do dyspozycji niezagospodarowany budynek po byłym gimnazjum, w ramach pozyskanych środków rzędu 380 tysięcy złotych udało się wreszcie sfinalizować i otworzyć w dniu dzisiejszym uroczyście te właśnie dwie instytucje, Dzienny Dom Seniora i Klub Seniora dla moich mieszkańców gminy Ćmielów. To wielkie moje marzenie, ale też spełnienie obietnicy wyborczej, bo takową zawarłam w moim programie. Także jestem burmistrzem dla ludzi i mam słowo i słowa dotrzymałam. Dzienny Dom Seniora Plus i Klub Seniora Plus w Ćmielowie to dwie instytucje mające wspólny cel – zadbanie o osoby starsze i samotne. Bo teraz jest coraz więcej seniorów i seniorzy chcą żyć długo, a żeby żyć długo, to trzeba być aktywnym fizycznie, psychicznie, trzeba się doskonalić, trzeba coś czytać, trzeba coś robić i właśnie to sprzyja, bo zorganizowanie takiego domu seniora bardzo temu sprzyja i bardzo jestem zadowolona, że nie, te sale się nie marnują, tylko coś pożytecznego się będzie dziać. To są formy pomocy, które są bardzo potrzebne ludziom starszym. Ja sam odczuwam, bo jestem też senior i wiem, że czy rehabilitacja, czy jakaś rewalidacja, czy różne zainteresowań, koła zainteresowań będą potrzebne. Na pewno ci ludzie, którzy będą tu przychodzić, będą chętnie uczestniczyć w tych formach zajęć. Na Dzienny Dom Seniora zagospodarowano budynek po Ćmielowskim Gimnazjum. Obiekt oficjalnie otwarto 30 czerwca. Rzeczywiście ważna jest polityka, która skierowana jest do dzieci, młodzieży, ale niezwykle ważna jest także polityka skierowana do seniorów. Z doświadczenia, z wiedzy seniorów możemy wszyscy przecież stale korzystać. A przy tym trzeba powiedzieć, że osoba starsza, która jest zaangażowana w pewne działania, która ma zorganizowany czas, która funkcjonuje w grupie swoich przyjaciół, swoich znajomych, lepiej czuje się psychicznie, lepiej czuje się zdrowotnie. Każda złotówka wydatkowana na to, żeby seniorowi zapewnić aktywność, rehabilitację, to jest złotówka dobrze zainwestowana, bo oznacza, że mniej pieniędzy będzie wydawanych na leczenie, na opiekę medyczną. Wnętrza dawnego gimnazjum są dziś nie do poznania, obiekt przystosowano dla seniorów, uwzględniając zarówno potrzebę aktywności, nawet tej artystycznej i rehabilitacji, na przykład po-covidowej. Ale właśnie o to nam chodzi, żeby seniorzy, zwłaszcza po tych miesiącach izolacji, zwłaszcza po tym takim odosobnieniu, po miesiącach samotności, z powrotem jakby wyszli na tą stronę aktywności społecznej, lokalnej. Oferta zajęć jest bardzo bogata. A już 1 lipca seniorzy od 16 do 20 przywitają lato w ramach akcji Baw się z nami, seniorami. To hasło jest zapowiedzią całego cyklu imprez.